Słucham, prezes. Przyszła konstytucja, prezesie. Konstytucja? Kurczę, konstytucja. Ale nie moja, czego chce? Ma dziś urodziny? Korna, kupcie jego gości, niech przyjdzie za 3 lata. Pan Zbyszek chyba już. A właśnie, że nie. Nie mamy goździków, bo mamy tort dla naszej konstytucji. Odśpiewajmy teraz 100 lat dla naszej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 100 lat, drodzy Państwo. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. A kto? Konstytucja! Drodzy Państwo, a teraz przed Państwem pan Neynert, który przeczyta dla nas fragment pewnej opowieści. Dzień dobry. Brawo! Proszę Państwa, tu dla Was jest rola do zagrania. Macie zagrać deszcz, który budzi Królestwo i macie zagrać słońce. Słońce jest, ale ja bym chciał, żebyście wy zagrali. Znaczy, jak będzie czytane, że słońce wzeszło za chmur, to bardzo proszę, żeby wszyscy się uśmiechnęli słonecznie. Wtedy będzie słońce. To lecimy. Dawno, dawno temu, w 2007 roku, król wyprawił swojej córce konstytucji 10. urodziny. Zaprosił wszystkich swoich doradców, dobre wróżki i innych poddanych, oprócz jednego, niewysokiego, złośliwego czarnoksiężnika, Lorda Dicka. Uczta była zaiste wspaniała. Gdy już się kończyła, po złożeniu przez wszystkich gości życzeń pięknej i sprawiedliwej królewnie konstytucji, do zamku wdarł się złośliwy Lord Dick. Z hukiem otworzył drzwi komnaty balowej i zawołał gromkim głosem. Jak skończysz 19 lat, to wrócę tu i pojmę cię za żonę. A jak nie zechcesz, to spowoduje, że zaśniesz na wieki. I ja będę rządził królestwem. Rzucił na podłogę jakiś srebrny proszek, buchnęło, zagrzmiało, a Lord Dick zniknął. Król wraz z trybunem i wszystkimi poddanymi strzegli królewny konstytucji przez długie lata. Jednak pewnego dnia, kiedy król musiał udać się w podróż, z wiernymi oddziałami zjawił się w zamku złośliwy i niski czarnoksiężnik Lord Dick. Chciał siłą poślubić królewnę. Jak on to zabrał? Konstytucja była nieugięta. Razem z trybunem stawiali zaciekły opór, lecz po długiej walce trybun został schwytany przez ludzi czarnoksiężnika. Nikt nie chciał zagrać ludzi czarnoksiężnika. Oskarżono go o zdradę oraz sprzyjanie cyklistom i amatorom jarzyn i warzyw, obywatelom gorszego sortu. Na królewnę czarnoksiężnik rzucił czar, po czym zasnęła głębokim snem. Lord Dick przejął tron, wmawiając ludziom, że będzie sprawował władzę w imieniu ludu i na jego prośbę. Lata mijały, a w królestwie nie działo się najlepiej. Zapanował głód, chaos, a minister propagandy przez publiczne obwieszczenia mamił lud obietnicami dobrej zmiany. Jedni wierzyli, inni nie. A zły czarnoksiężnik Lord Dick przywołał do siebie złą macochę z wielką brochą. Nakazał jej, aby przy pomocy kopciuszka oddzieliła lepszy sort poddanych od gorszego. Pewnego dnia zjawił się waleczny rycerz w spódnicy. Stanął na gościńcu miasta i krzyknął. K
quo vadis, ojczyzno? Po czym przybił to pytanie na drzwiach karczmy. Następnego dnia pod podpisem było już tysiące komentarzy i podpisów. Rycerz wraz z sojusznikami udał się do lasu, by zatrzymać wycinkę drzew. Zły Lord Dick wydał rozkaz wycięcia wszystkich lasów w królestwie. Chciałby nie było ani jednej brzozy, osiki i świerku, ani jednego kawałka papieru w królestwie. Lord Dick chciałby jego dekrety były spisywane na szkle. Wielki notariusz z ramienia niskiego lorda zaczął ćwiczyć podpisy przy użyciu diamentu. I tak podpisywał, że wszystkie szyby w królestwie zostały zamazane, a w całym grodzie zapadł mrok. Pewnego dnia matka natura zesłała na królestwo wielki deszcz, który oczyścił gród z całego zła. Kropla za kroplą zmywał wszystkie podpisy wielkiego notariusza. Drzewa w lesie zaczęły szybko rosnąć. Tego procesu nie mógł zatrzymać żaden kar. Królewna konstytucja usłyszała przez sen matkę naturę wielki deszcz mocniej i szum lasu, który zdawał podchodzić się pod bramy zamku, przyzywał i szeptał. Ten szept budzącego się lasu obudził konstytucję z długiego snu. Po burzy wyszło piękne słońce, teraz królewna wyszła na balkon i rzekła do poddanych. Jeśli będziecie mnie bronić, jeśli będziecie mnie wspierać, to nigdy was nie opuszczę. Brawo! I tak wszystko wróciło do normy, a o Lordzie Dicku historia nic nie wspomina. Byliście cudowni. Wspaniały deszcz i szum drzew, a słońce genialnie. Dziękujemy bardzo.